W imieniu organizatorów rozpoczynamy uroczystość przy pomniku pamięci poległym i pomordowanym żołnierzom, ofiarom faszyzmu i stalinizmu z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Do hymnu! O zabranie głosu prosimy burmistrza miasta Świdwin, pana Jana Owsiaka. Szanowni Państwo, serdecznie witam wszystkich Państwa przybyłych na dzisiejszą uroczystość. 3 maja zajmuje zupełnie wyjątkowe miejsce w kalendarzu każdego Polaka. To szczególna okazja, aby pomyśleć o wspólnym dziedzictwie zawartym w słowie ojczyzna. Uroczystość Maryi Królowej Polski i Święto Narodowe 3 maja obchodzone na pamiątkę uchwalenia w 1791 roku pierwszej Konstytucji Polski są wspaniałym przykładem duchowej jedności wydarzeń patriotycznych i religijnych. 227 lat temu w obliczu zagrożenia istnienia suwerennego, wolnego państwa znaleźli się liczni, którzy chcieli nasz kraj zreformować, a przez to wzmocnić. Konstytucja 3 maja pozostaje wielkim uwieńczeniem naszej narodowej myśli. Była pierwszą taką ustawą w Europie i drugą na świecie. Była dowodem na wewnętrzne siły naszego narodu, woli wyjścia i życia w niepodległości. Uchwalona została przez Polaków, a nie narzucona przez obce mocarstwa. Nie była, jak niektórzy twierdzili, testamentem upadającej Polski, ale trwałym programem na przyszłość. Spotkaliśmy się dzisiaj, by uczcić chlubne wydarzenia sprzed ponad dwóch wieków. Uroczystość dzisiejsza jest demonstracją naszego przywiązania i szacunku dla polskiej historii i tradycji. Konstytucja 3 maja to z pewnością nie tylko historia, to również dzień dzisiejszy, bo tak jak jej twórcy i obrońcy, chcemy żyć w wolnej, suwerennej ojczyźnie. Równie ważne jest poczucie przynależności do społeczności lokalnej, odpowiedzialność za nasze małe ojczyzny. Sukcesy samorządów tworzą silną, zasobną Rzeczpospolitą. Składając wiązanki kwiatów pod pomnikiem, złóżmy hołd tym, którzy walczyli o naszą wolną, niepodległą ojczyznę, także tym nieznanym z imienia. Z okazji dzisiejszego święta gorąco życzę Państwu ożywienia najlepszych uczuć patriotycznych i religijnych, by z nową nadzieją spoglądać w przyszłość Polski. Dziękuję za uwagę. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na Placu Konstytucji 3 maja w Świdwinie, aby w 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji, pierwszego i najważniejszego aktu prawnego w historii Polski, Europy i świata, której postanowienia i przesłanie urosły do rangi symbolu narodowego. Z dumą, wracając do szlachetnych i uniwersalnych wartości Konstytucji 3 maja, składamy hołd jej twórcom oraz wszystkim, którzy do końca bronili jej ideałów. Was wszystkich wołam, najwierniejsi synowie narodu polskiego, reformatorzy Rzeczpospolitej, którzy upadającą ojczyznę przywracaliście do dawnej potęgi i chwały. Wołam wszystkich rodaków, którzy wówczas podjęli trud ratowania ojczyzny. Stańcie do apelu. Wzywam żołnierzy księcia Józefa Poniatowskiego i generała Tadeusza Kościuszki, którzy w wojnie polsko-rosyjskiej w 1792 roku stanęli w obronie Konstytucji 3 maja. Stańcie do apelu. Do was zwracam się potomni. Niech twórcy Konstytucji 3 maja na zawsze pozostaną w naszej pamięci, a majowe wartości, wolność i demokracja zapadną w nasze serca. Chwała bohaterom! Z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja salwa honorowa. Do salwy honorowej!
trzeba! Ładę! Salwo! Szkoła podstawowa nr 1 imienia Orła Białego. Zakład usług kulturalnych. Zespół placówek specjalnych Słowo Boże.